Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej potocznie nazywamy Bożym Ciałem. To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Wypada zawsze we czwartek, 60 dni po Wielkanocy, najwcześniej 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. Po raz pierwszy obchodzono to święto w roku 1320 na terenach obecnej Francji, Belgii. Od roku 1420 to święto na mocy bulli papieskiej stało się obowiązujące w Kościele powszechnym. Specyfika święta Bożego Ciała polega na uroczystym oddaniu czci Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Co prawda świętem takim eucharystycznym jest praktycznie Wielki Czwartek, ale ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia ograniczamy się wtedy tylko do liturgii w Kościele. Natomiast Boże Ciało jest uroczystym oddaniem czci Chrystusowi Eucharystycznemu w postaci procesji. Procesji do czterech ołtarzy, w czasie których czytane są cztery Ewangelie tematycznie związane z Bożym Ciałem. W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przypadła 23 czerwca. Mieszkańcy naszego miasta jak co roku wzięli udział w uroczystych procesjach po ulicach tomaszowskich parafii. Żeby podkreślić powagę Bożego Ciała, urządza się także procesje w ramach tak zwanej oktawy Bożego Ciała. Przez kolejne 8 dni uroczyście, ale już w obrębie świątyni czy placu kościelnego, wierni uczestniczą w procesjach. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała jest tradycyjne poświęcenie wianków. Wiąże się to z prośbą i modlitwą zarazem do Boga o to, aby On swoją mocą sprawił, by człowiek nie był głodny również chleba powszedniego, tego, który nam jest potrzebny na co dzień do życia, jako istotom materialnym. Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność zmartwychwstałego Chrystusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W Polsce uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym od pracy.